Załóżmy, że tutaj już jest wszystko, co powinno się znaleźć. Wszystko, co tylko może być. Wykorzystałam te proponowane różne źródła i chcę to przenieść. Przenieść można, jeśli masz konto istniejące od minimum 4 dni i dokonasz minimum 10 edycji, czyli takich zapisów. Można to zobaczyć. Jak wejdę w brudnopisie i w każdym haśle, wejdę sobie w miejsce historia i autorzy, to widzę, zobaczcie, że zaczynałam tutaj. Dodałam to o godzinie 28, a później wróciłam i dodałam trochę tych znaczków, trochę dopisałam i zapisałam to o 20.18. Kilka razy takich edycji dokonałam i czasami jest podane, że dodałam źródło, czasami coś innego. Mamy tak naprawdę podstawowe informacje, umawiamy się, że dodałam tam co trzeba, możemy to przenosić. Robimy to tak, że znajdujemy sobie takie miejsce przenieść. Czasami ono jest tutaj dostępne, a czasami trzeba zjechać więcej i wtedy dopiero jest przenieść. No ja zrobię to. Przenieść. Okej, pojawia się taka strona, która jest stroną przeniesienia. Koniecznie trzeba tutaj zmienić z wikipedysta, bo ja jestem na swojej stronie jako użytkowniczki, nie tworzę nowej strony użytkowniczki, tylko tworzę stronę artykułu. Nowe hasło, więc zmieniam na artykuł. I jak się to nowe hasło ma nazywać? Nie będzie się nazywało Maria Weronika Kmoch Brudnopis 8, tylko się będzie nazywało Czesława Marchewka. Powód. Napisałam nowe hasło. Ja piszę często nowe hasło. Przenieść stronę. Jak ja to kliknę, to to hasło będzie już dla wszystkich dostępne. Już każda osoba będzie mogła je zobaczyć. Pojawia się informacja, że się powiodło, wszystko ok. Mogę tu kliknąć i przejść do Czesławy. I Czesława już jest dla wszystkich widoczna. Jeśli z pasku u góry jest pyle wiki i jest już imię i nazwisko, a nie tam właśnie Maria Weronika Kmoch, brudnopis, jak tu jest już konkret, to znaczy, że to hasło istnieje.